Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wegańską sałatkę jarzynową. Zapraszam do oglądania. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali 6 marchewek, 2 ziemniaki, 4 pietruszki, groszek konserwowy, pół cytryny, 2 łyżeczki musztardy, 125 ml napoju sojowego, 170 ml oleju rzepakowego, pieprz cytrynowy, sól. Marchewkę, ziemniaki i pietruszkę zalewamy wodą i gotujemy od 35 do 40 minut. Podczas kiedy warzywa nam się gotują, zrobimy majonez. Użyjemy do tego robota, do którego wlewamy napój sojowy. Oraz wyciśnięty sok z połowy cytryny. I włączamy robota na 3 minuty. Następnie dodajemy 1/4 łyżeczki soli oraz 2 łyżeczki musztardy. I włączamy robota na 3 minuty. Po wymiksowaniu stopniowo zaczynamy dodawać olej rzepakowy i włączamy robota na 1 do 2 minut. Robimy tak 3-krotnie. Gotowy majonez przekładamy do miski i wkładamy do lodówki, gdzie zgęstnieje. Warzywa po ugotowaniu obieramy, a następnie wkroimy w kostkę i wkładamy do miski. Następnie dodajemy groszek konserwowy. I przyprawiamy naszą sałatkę według uznania pieprzem oraz solą. Po przyprawieniu całość mieszamy. Z lodówki wyciągamy majonez, który bardzo nam ładnie zgęstniał. I dodajemy go do naszej sałatki. I całość mieszamy. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenową szarlotkę z przepyszną kruszonką. Zapraszam serdecznie.